letniego na wykładzie pod tytułem Współczesna kultura literacka dzieci i młodzieży w Polsce wobec przemian kulturowych i społecznych. Jestem pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nazywam się, tak jak głosi zresztą slajd tytułowy, Małgorzata Chrobak. Pracuję również w Centrum Badań Literatury i Kultury dla Dzieci i Młodzieży w tymże instytucie. Chciałabym Państwa zaprosić do takiego oglądu literatury, a właściwie życia literackiego młodych ludzi w Polsce, który to ogląd będzie mocno selektywny i wybiórczy, dodam od razu, ale przejdę już do rzeczy. Czytanie stało się azylem, takim miejscem osobnym, przynajmniej tak było kiedyś. Dzisiaj literatura staje się czymś, co zmusza do myślenia, co narzuca ciągłą gotowość do podejmowania decyzji albo, co wytrąca z pewności, że to, co czytamy, jest ostateczną prawdą i innej prawdy nie ma. To oczywiście cena, jaką płacimy za płynną nowoczesność, jak mawiał Zygmunt Bauman. Czy taka koncepcja literatury nie jest przesadzona? Czy rzeczywiście literatura dla dzieci podlega tym samym przemianom, co kultura ogólna, tym samym rygorom nowoczesności? Chyba tak, skoro z łatwością można w niej dostrzec tak charakterystyczne cechy, tematy, wątki, jak w kulturze adresowanej do dorosłych. Być może nie są one tak wyraźnie artykułowane, ale jednocześnie wydają się na tyle widoczne, że nie sposób ich pominąć, i o tym między innymi będzie dzisiejszy wykład. Wydaje się, proszę Państwa, że to marzenie Umberto Eco, przepraszam, czyli ta metafora biblioteki, która kiedyś porządkowała rzeczywistość, znalazła taką godną, choć przynajmniej taką ciekawą następczynię, czyli kartotekę. Zamiast hierarchii płynność, zamiast segregacji, taka no właśnie nieuporządkowana, płynna rzeczywistość. Zamiast bezruchu ruch. Zamiast klejonych kartek książki segregator. Znak naszych czasów, ale im trudniej poskładać ten świat, im trudniej go opisać, opowiedzieć, tym bardziej rzeczywiście te wspomnienia Marcela Prusta, którego to słowa widzicie Państwo na kolejnym slajdzie, brzmią jak wyzwanie. Niczego bodaj w moim dzieciństwie nie przeżywałem równie głęboko jak dni, którym pozwalałem przeminąć bez mojego udziału, poświęcając się ulubionej lekturze. Współbrzmi z tymi słowami Marcela Prusta słowa wiersza Joanny Kulmowej, mojej ulubionej polskiej poetki, kilka lat temu zmarłej damy polskiej liryki, z klasycznego tomu poetyckiego Dębowa kołyska z 1967 roku, w którym wybitna poetka wyraziła przekonanie o pierwszeństwie bezpośredniego kontaktu przed pośrednim i zdalnym, o wyższości wspólnego czytania na początku edukacji literackiej, wyższości żywego słowa przed pisanym. A z dzisiejszej perspektywy dodałabym również przed obydwu tymi formami przekazu, przed korzystaniem z urządzeń elektronicznych. Piękne słowa, które to doskonale też można by rzec określają rolę, funkcję, jaka została zarezerwowana dla literatury dla najmłodszych. Róża nie zakwitnie, jak się nie polewa, dziecko nie wyrośnie, jak się mu nie śpiewa. Bo proszę Państwa, pomimo zmiany skóry świata, to jedno prawdopodobnie się nie zmieniło. Pozwolenie dziecka na pokusy tekstu, dzięki któremu, parafrazując słowa Kulmowej, ma ono szansę się zmieniać, dorastać i zakwitać, czego byśmy dorośli wszyscy pewnie sobie życzyli. Podczas dzisiejszego wykładu zaproponuję Państwu taki ogląd współczesnej kultury literackiej w Polsce,
koncentrując się na takich czterech zasadniczych polach problemowych. Pierwsze, najszerzej przeze mnie podjęte dzisiaj, to wpływ audiowizualnego typu kultury oraz nowych mediów na książkę dla dzieci i młodzieży. Szczególnie interesować mnie będzie zjawisko książki obrazkowej. Drugi obszar to taki makrokosmos wydawniczy, a właściwie bardziej zmiana sytuacji literatury wymuszona ewolucją rynku i rozwojem mediów elektronicznych. Trzecie pole, a właściwie teza, jaką stawiam, to nobilitacja książki dziecięcej w Polsce po 1989 roku, prężnie działających w wydawnictwach, podniesienia rangi konkursu, ogólnospołecznych akcji i projektów promujących czytelnictwo w Polsce. I wreszcie całość zamknie obserwacja, omówienie takiego, jak to nazwałam, wielogłosu literackiego. Będzie to taka próba mini syntezy prezentującej wybrane nurty i tendencje autorów i wybranych serii. Kolejne słowa, kolejny fragment wielkiej kanonicznej literatury dziecięcej, który to uświadamia nam jedno. Otóż jak istotna w inicjacji literackiej dziecka jest warstwa graficzna. Przypomina nam o tym bohaterka klasycznej baśni Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów, która mówi, która stawia pytanie, a jaki może być pożytek z książki, pomyślała Alicja, w której nie ma ani ilustracji, ani konwersacji. Literatura, proszę Państwa, wykazuje związki z obrazem od wieków, nie tylko w myśl tej zasady pictura poesis. Mariaż słowa i obrazu jest dla dziecka oczywisty od samego początku, od pierwszego doświadczenia z książką, tego fizycznego, dodam, polisensorycznego. Można nawet przyjąć, że w tym wczesnym okresie obraz dominuje nad słowem, bo słowo także na początku jest dla dziecka obrazem, jest jakimś dziwnym obrazkiem składającym się z bliżej nieokreślonych znaków. Małe dziecko, abstrahując od kultury ustnej, która jest primarna, ma najpierw kontakt z narracją, czyli książką obrazkową, czyli inaczej mówiąc z ikonotekstem. Potem słuchając czytanego tekstu, przede wszystkim obserwuje ilustrację, uwzględniając przekaz ikoniczny z audialnym, słucha bowiem głosu swojego opiekuna, rodzica, mamy, taty. I niejednokrotnie, jak Państwo być może z rodzicielskich doświadczeń wiecie, wskazując dorosłemu na różnego rodzaju usterki, uchybienia i niezgodności w trakcie czytania. Literatura dla dzieci, o której będę mówić w dalszej części, bardzo blisko sąsiaduje ze sztukami audiowizualnymi. Za sprawą słowa i obrazu bowiem powstaje takie bardzo charakterystyczne dzieło integralne. W czasach, w których kładzie się nacisk na wielozmysłowe oddziaływanie na dziecko, które, jak obrazuje ten slajd, który Państwo widzicie, dziecko, które reprezentuje tak zwaną net generację, także literatura musi poszukiwać tych nowych rozwiązań. Dzisiejsze możliwości techniczne pozwalają na obudowanie tekstu literackiego innymi, wzajemnie przenikającymi się tekstami, obrazem, dźwiękiem, teksturą papieru czy architekturą książki. Skupmy się na pierwszym z wymienionych, mianowicie ilustracji. Ten sojusz właściwie na gruncie polskiej literatury jest coraz ściślejszy do tego stopnia, że doprowadził do rozwoju takiego podgatunku, subgatunku, jakim jest książka, która formą przypomina bardziej projekt
ze względu na edytorskie rozwiązania, śmiałość kreski. Często o tej książce mówi się dzisiaj bardziej design książki, aniżeli literatura w klasycznym tego słowa znaczeniu. Jest ona adresowana właśnie do tego nowego typu odbiorcy, którego tutaj Państwo widzicie. Jest to fotografia przedstawiająca efekt jednego z projektów realizowanych w Muzeum Narodowym, w którym to widzimy tą żywiołową reakcję dziecka na obraz. Czy książka obrazkowa jest, proszę Państwa, nowością? Otóż nie jest nowością. Pojawiła się już na zachodzie Europy w XIX wieku. Właściwie od swojego zarania literatura dziecięca korzystała z obrazu, korzystała z ilustracji, która przede wszystkim służyła celom dydaktycznym. I taki oto projekt, można by rzec, realizowała ilustracja w tych pierwszych picture bookach. Ta z kolei historia książki ilustrowanej w Polsce nie jest może aż tak bogata, jak w przypadku literatury w Niemczech, czy Anglii, czy Stanach Zjednoczonych, gdzie to także powstawały bardzo piękne, dzisiaj niezwykle cenione przez kolekcjonerów przykłady picture booków, ale początku XX wieku i twórczości Zofii Stryjeńskiej, czy wybitnego grafika, malarza Antoniego Gawińskiego. Po II wojnie światowej natomiast ta ilustracja rzeczywiście w porównaniu z siermiężną, można by rzec od strony technicznej, książką z czasów PRL-u, no była doskonałym przykładem tej takiej szkoły artystycznej zwanej Polską Szkołą Ilustracji. Tworzyły ją prawdziwe gwiazdy, mogę dzisiaj tak powiedzieć, jak Jan Marcin Szancer, Olga Siemaszko, Zbigniew Rychlicki, Bogdan Butenko, Józef Wilkoń, by ograniczyć się tylko do ważniejszych nazwisk. Natomiast książka obrazkowa jako taka pojawiała się rzadko. Było to też spowodowane mimo wszystko taką przewagą książki mówionej, przepraszam, pisanej, winnam powiedzieć raczej, i dominacją jednak takiego przekonania, że książka to wolumin z zadrukowanymi stronicami. Sytuacja się zmieniła pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to za sprawą nowych wydawców, otwarcia rynku, otwarcia kultury polskiej na literaturę i książkę zachodnią, zaczęły się u nas pojawiać w formie tłumaczonej bardzo popularne i rozchwytywane pod koniec XX wieku picture booki skandynawskie. Za mistrzynie zresztą wśród badaczy zjawiska uchodzą dwie autorki z tamtego kręgu geograficznego, czyli Astrid Lindgren i Tove Jansson, obydwie zresztą no właśnie uważane za prekursorki tego rodzaju twórczości. Ponadto pojawiły się również, oprócz zalewu kiczu i takich rzeczywiście bezwartościowych tytułów sprowadzanych na potęgę ze Stanów Zjednoczonych, bardzo wartościowe i artystycznie udane realizacje, dzisiaj uchodzące za arcydzieła książki obrazkowej. Myślę o książkach Morisa Sentaka czy Wolfa Elbrucha. Z pewnością takim ukłonem w stronę netgeneracji, która, jak mówią specjaliści, dysponuje visual literacy, czyli taką alfabetyzacją wizualną albo umiejętnością odczytywania tych kodów narracyjnych przekazywanych za pomocą obrazu, jest właśnie książka obrazkowa. W Polsce pedagodzy docenili ten typ stosunkowo niedawno. Dostrzeżono jej rolę w alfabetyzacji kultury jakieś dwie dekady temu. Dostrzeżono ogromny potencjał, zwłaszcza jeśli chodzi o uczenie tych zróżnicowanych relacji między słowem a obrazem.
a także w edukacji i takiej edukacji estetycznej i krytycznym podejściu do obrazu. I rzeczywiście to wtedy pojawiły się takie pierwsze opracowania naukowe i wyłania się z nich taka, powiedzmy, że jednobrzmiąca definicja, mówiąca o tym, że książka obrazkowa to taki twór integrujący narrację werbalną i wizualną, z przewagą jednak tej ostatniej. W niektórych wyjątkowych przypadkach tej pierwszej nie ma. Bywają bowiem książki obrazkowe pozbawione tekstu. Zazwyczaj niewielka objętościowo, między 24 a 48, zazwyczaj starannie wykonana i zaprojektowana. Bardzo ważny jest każdy detal w takiej książce, mianowicie typografia, layout, rodzaj papieru, okładka, a nawet obwoluta. W wyjątkowych wypadkach, jak powiedziałam, są to wyłącznie książki, wyłącznie książki obrazkowe. Ten mariaż słowa i obrazu jest tutaj no, takim warunkiem sine qua non tego typu publikacji. A oto, proszę Państwa, wspomniane tłumaczenia przed chwilą, bardzo popularne, cenione przez czytelników, cenione przez nauczycieli przedszkoli i szkół w Polsce, jak na przykład ta uproszczona wersja serii o dzieciach z Bullerbyn, Astrid Lindgren, czy na przykład mniej rozpowszechniona w Polsce, ale zauważona przez krytykę, książka z ilustracjami Wolfa Lybrucha o małym krecie, który chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę. Przechodząc, proszę Państwa, do właśnie owych polskich realizacji tego gatunku, to chciałabym zaproponować zbliżenie na taki przypadek sprzed 14 już lat, czyli Wielkie zmiany w dużym lesie, która to książka duetu Grażyna Ruszewska, tekst i Paweł Fonfarowicz, ilustracje, była jednym z pierwszych takich tytułów nagrodzonych przez polską sekcję IBBI i wpisana na listę, honorową listę imienia Hansa Christiana Andersena. To było duże wydarzenie, ponieważ takie poważne, szacowne grono składające się i z krytyków, i reprezentantów Biblioteki Narodowej, pedagogów, grafików, nareszcie doceniło ten typ książki, ten typ literatury, która stawia przede wszystkim na obraz, który czasami odrywa się od warstwy słownej. Ta książka i przedstawione tutaj jej fragmenty, jej wnętrze, rzeczywiście charakteryzują się takim estetycznym wysmakowaniem, niecodzienną oprawą i typografią, a przede wszystkim, no właśnie, jak już wspomniałam, niezależnością narracji obrazkowej, która czasami idzie własnym torem, podczas gdy na przykład zdania w tej książce wydają się szalenie nieskomplikowane, szalenie w swojej wymowie zwyczajne, obrazujące jakąś taką codzienne, monotonne sytuacje zwierząt, mieszkańców tytułowego dużego lasu. Podobny przypadek, bardzo mocno opisywany, wielokrotnie również przekształcany dla potrzeb edukacji, biblioterapii, czy na przykład przeróżnych zajęć prowadzonych przez edukatorów w ośrodkach kultury, także dodajmy terapeutów pracujących w szpitalu. Była książka obrazkowa, książka obrazkowa Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel, tekst i ilustracja Jony Jung pod tytułem Kosmita. Ten projekt Fundacji ING Bank Śląski był taką niekomercyjną publikacją przeznaczoną dla potrzeb akcji prospołecznej, by uświadomić społeczeństwu, czym jest autyzm, jak wygląda życie rodziny autystyka
od kulis. I tutaj dodatkowym elementem ikonicznym, możliwym do takiego samodzielnego odczytania, stała się czcionka. Jej wielkość i układ, bardzo różnorodny. Zwróćcie Państwo uwagę na dynamikę tekstu, na różny krój czcionki, jej stopień. Tutaj tekst w tej książce obrazkowej został maksymalnie wtopiony w ilustrację. Była to też i jest nadal bardzo chętnie wykorzystywany materiał w edukacji wczesnoszkolnej, w edukacji takiej właśnie alfabetyzacji wizualnej, o której już tutaj wcześniej mówiłam. Jeśli idzie o ten wspomniany przeze mnie właściwie taki trend, by książka była bardziej efektem jakiegoś takiego designerskiego projektu, najlepiej egzemplifikuje kariera, jaką zrobili w Polsce i na świecie również młodzi graficy, małżeństwo Aleksandry i Daniela Mizielińskich, którzy początkowo nawiązali współpracę z wydawnictwem Dwie Siostry i zadebiutowali książkami obrazkowymi Miasteczko Mam Oko i Dawno temu w Mam Oko. Było to ogromne wydarzenie przed dekadą, bo pierwsza z nich ukazała się w 2010 roku. Ci graficy to taki niecodzienny przypadek twórcy literatury dziecięcej, ponieważ są absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, są przede wszystkim grafikami, ale również projektantami aplikacji i stron internetowych. Zajmują się również w swojej działalności komercyjnej projektowaniem wnętrz. I no właśnie, ta niecodzienna profesja, ten sposób również myślenia takiego nietypowego o literaturze dziecięcej zaowocował całą już bogatą twórczością, dorobkiem, wielokrotnie zresztą nagradzanym, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, między innymi na najbardziej prestiżowych targach książki dziecięcej w Bolonii, czy też nagrody francuskich wydawców z 2013 roku. Oni wypracowali taki charakterystyczny, jak Państwo widzicie, styl. Są to takie kolorowe, wystudiowanie naiwne, bo umówmy się, że jest to taka udawana naiwność, naśladująca dziecięcą kreskę, na których, jak wspomniany już tutaj wyżej cykl właściwie o miasteczku Mam Oko, której to rzeczywiście mamy dziesiątki postaci, setki szczegółów, zaangażowanych w najróżniejsze narracje. Ta wizualność, to myślenie o książce przede wszystkim ma służyć kreatywności dzieci i wspólnemu oglądaniu, wspólnemu wyłapywaniu owych detali. To są książki z reguły o grubych, tekturowych kartach i na pierwszy rzut oka wydaje się, że ich adresatem jest małe dziecko. Czasem tak nie jest, ponieważ cała seria wymaga jednak pewnego większego doświadczenia i obycia w kulturze. Drobiazgowość ilustracji, deformacja, groteska nie zawsze mogą trafić i nie trafiają do takiego bardzo młodego człowieka. Ilustracje ponadto ukrywają historię poszczególnych postaci, tak więc oglądający sam niejako buduje narrację, a każde przewrócenie kartki oznacza zwrot akcji, ewentualnie rozwinięcie jakiegoś nowego wątku. Inne propozycje tych artystów to pokazywana na poprzednim slajdzie, pokazywana publikacja pod tytułem Domek, nagrodzony tytułem książki roku w Polsce w 2008 roku, czy Design. Obydwie wprowadzają czytelnika rzadko podejmowane przez literaturę popularno-naukową temat sztuki użytkowej i współczesnej architektury. Nie tylko
odbiorca zapoznaje się z historią powstawania sztuki, ale także niejako, no właśnie, zapoznaje się z kulisami powstawania projektu, czy biografią architekta, projektanta. Bardzo rzeczywiście ciekawe, bardzo cenione w takich niekonwencjonalnych również zajęciach edukatorów, animatorów kultury. Wiele wokół tej twórczości Mizielińskich narosło akcji społecznych, promujących czytelnictwo, taką w dobrym tego słowa znaczeniu książkę obrazkową. Jeśli zatem podsumujemy ten fragment wykładu i tutaj jeszcze, jak Państwo widzicie, dwa inne przypadki, dwie inne egzemplifikacje, Cztery strony czasu Iwony Chmielewskiej, czy nowa zupełnie awangardowa wersja Czerwonego Kapturka Joanny Olech i Graszki Lange. Jeśli podsumujemy tę część, to wyłania się z tej obserwacji kilka takich wniosków. Po pierwsze, ta polska książka obrazkowa, podobnie jak światowa, projektuje takie dwa style odbioru. Bardziej medytacyjny, taki skłaniający rzeczywiście do refleksji i prowokujący do rozmów na poważne tematy, ale i no właśnie taki ludyczny, zabawowy, ale i uczący uważnego oglądania typ odbioru. We wszystkich przypadkach, mimo takiego, wydawałoby się, dwojakiego odbioru, chodzi jednak o coś ważnego. Nawet jeśli książka obrazkowa nie porusza tematu tak poważnego jak śmierć, cierpienie, choroba, to mamy tutaj do czynienia oczywiście z takim całym scenariuszem, który buduje się wokół chociażby tych historyjek, jakie można dopisać, dodać do postaci z tych mozaik mizielińskich. Dominantą kompozycyjną we wszystkich omówionych, przedstawionych powyżej przypadkach, wiążącą obraz w całość, są emocje, którym podporządkowane są środki wyrazu. Mała liczba słów sprawia, że w rzeczywistości, pamiętajmy, tego szumu informacyjnego, każde z obecnych w książce znaczy więcej i głębiej, właśnie poprzez fakt, że pozostawia to miejsce na ciszę, pozostawia to miejsce na chwilę zadumy. Coraz większa świadomość krytyków, coraz większa świadomość nauczycieli także, że dobra książka stanowi integralną całość, a edukacja czytelnicza zaczyna się od wzroku i dotyku, stała się również, można powiedzieć, podstawą swoistego ruchu zwolenników dobrej książki i literatury, w co od wielu lat angażują się w Polsce dorośli reprezentujący bardzo różne środowiska, bo są to i rodzice zupełnie niezwiązani z jakimś profesjonalnym zajmowaniem się literaturą, bibliotekarze, ale i też oczywiście nauczyciele, co skutkuje między innymi uruchamianiem i funkcjonowaniem od dobrych dwóch dekad takich serwisów poświęconych życiu literackiemu w Polsce, jak na przykład kulturka.pl, którą stworzyła, przepraszam, Ewa Świerżewska, graficzka nomen omen, plastyczka, która również recenzuje książki, wskazuje i profesjonalistom, i nieprofesjonalistom, co nowego i ważnego, co wartościowego pojawiło się w tej przestrzeni kultury dziecka. Jest to bardzo opiniotwórcze medium, do którego często sięgam. Ponadto warto zwrócić uwagę wśród całej rzeszy różnych przykładów takiej właśnie aktywności w mediach społecznościowych. Pomijam tutaj fanpage autorów, fanpage na przykład wydawców,
Zwracają uwagę takie przedsięwzięcia jak na przykład serwis Polska Ilustracja dla Dzieci, czy na przykład strona, którą odwiedzają również polscy nauczyciele i bibliotekarze, ciekawy blog autorski Zuzanny Orlińskiej, która w stylu retro również opisuje swoją radość czytania klasyki dziecięcej, jak również oglądania takich dla niej ważnych edycji. Opowiada również o tym, jak ważne w kontaktach i w inicjacji literackiej były dla niej ilustracje. Serwis, przepraszam, blog, kiedy byłam mała. Takim kolejnym opiniotwórczym źródłem funkcjonującym od już trzech zgoła dekad jest polska sekcja IBI, czyli ta polska filia Międzynarodowej Organizacji Wspierającej Książkę dla młodego czytelnika, która od wielu już lat przyznaje nagrodę roku dla autora, ilustratora, bibliotekarza, ale także animatora życia literackiego dzieci i młodzieży w Polsce. Tu także widzimy nacisk na właśnie owo promowanie książki takiej integralnej, ciekawej literacko, ciekawej plastycznie i edytorsko. Bardzo ważne też na gruncie jego myślenia, filozofii tej literatury najnowszej dla dzieci, duże znaczenie, istotne znaczenie ma działalność Fundacji ABC21, która to od 2001 roku prowadzi akcję Cała Polska czyta dzieciom, której wartość i zasługa jest właściwie nie tak naprawdę trudna do niedocenienia. W zasadzie można powiedzieć, że dzięki tej akcji zainicjowanej przez Irenę Koźmińską zmieniła się oczywiście także strategia takich działań promujących czytelnictwo w Polsce. Dowiodła akcja fundacji, że to rozczytanie młodego człowieka nie jest możliwe bez długofalowych i takich żmudnych czasami działań animacyjnych. Ciągle uzupełniana i modyfikowana kolekcja książek, sklasyfikowana wedle potrzeb i odbiorców, na przykład, jak Państwo widzicie tutaj chociażby niezbędnik edukatora, ale mamy także kategorię poradników dla dorosłych, czy wreszcie listę, do której także sięgają w Polsce nauczyciele i bibliotekarze, ta złota lista sukcesywnie uzupełniana o kolejne ciekawe wydarzenia i zjawiska literackie, zarówno polski, jak i tłumaczone. Dodam oczywiście, że bardzo ważne znaczenie w tej promocji takiej książki jako dzieła integralnego mają nagrody literackie w Polsce, które również cieszą się dużym uznaniem i prestiżem. Jest ich kilka, do największych należy wspomniana nagroda roku, czy na przykład nagroda literacka imienia Kornela Makuszyńskiego. Proszę Państwa, w tej oczywiście sferze wizualnej, w tej sferze elektronicznej liczą się głosy i działania wydawców. I tutaj oczywiście oprócz takich dużych oficyn, które firmują najważniejsze publikacje i debiuty, czy to reedycje, takich wydawców jak na przykład Media Rodzina czy Znak Emoticon, są też małe oficyny, często kilkuosobowe, stworzone właśnie przez artystów, przez duże A, jak chociażby tutaj widoczna na Państwa ekranach strona wydawnictwa Dwie Siostry, przez takie właśnie entuzjastki oficyna stworzona. Rodzimy rynek przedstawia rzeczywiście na tle Europy Środkowo-Wschodniej
wyjątkowo ciekawy krajobraz, barwny, głównie ze względu na silną reprezentację wybitnych ilustratorów starszego pokolenia, na przykład Bogdana Butenki, Marii Ekier czy Józefa Wilkonia, a także młodego pokolenia, które również nie ustępuje swoimi osiągnięciami swoim poprzednikom, myślę tutaj o Pawle Pawlaku, Agnieszce Żelewskiej czy Iwonie Chmielewskiej, której książkę Państwu pokazywałam. To są bardzo cenieni na świecie graficy, ilustratorzy, a także twórcy książek autorskich. Nie do przecenienia w życiu literackim i taką reaktywnością na przemiany społeczne i kulturalne, jakie dokonują się w świecie i reakcją na nie są wydarzenia takie jak festiwale, targi, książki. Takim ciekawym zjawiskiem, które rokrocznie odbywa się, ciekawą imprezą niedaleko Krakowa, na który zwykle jeżdżę, w tym roku będę oglądać z wiadomych względów, jest Festiwal Literatury Dziecięcej w Rabce, który przyciąga także twórców z zagranicy. Rokrocznie również zapraszani są bibliotekarze, nauczyciele, by podzielić się dobrymi praktykami, jeśli idzie o dydaktykę literatury i edukację literacką wśród dzieci. A więc książka jako całość, o takim zjawisku tutaj mówię. Butenko, wspomniany już przed chwilą, jeden z najwybitniejszych ilustratorów oraz twórców książki autorskiej, powiedział, że gdybym był architektem, nie mógłbym się ograniczyć do okien czy fasady. Tak samo jest z architekturą książki. Powinna być wielowarstwowa pod względem ikonotekstu, powinna dawać możliwości odczytań na różnych poziomach dla odbiorców o różnych doświadczeniach, starszych i młodszych. Musi też, co ważne, traktować odbiorcę serio i przekazywać ważne, a nie jałowe treści. I na pewno można powiedzieć, obserwując te ostatnie dwie dekady i te najnowsze wydarzenia, że w polskiej literaturze istnieje rzeczywiście niebywałe zróżnicowanie i taka atrakcyjność literacka jest, o czym pisać jest, czym się zajmować również naukowo. Ja to nazwałam takim literackim wielogłosem i podzieliłam w sporym uproszczeniu, proszę z góry wybaczyć, na takie trzy kategorie, grupy tematyczne. O niektórych z nich będę szerzej mówić podczas drugiego wykładu, na który już również Państwa zapraszam. Ale można powiedzieć, że jednym z takich istotniejszych odgałęzień tej literatury tu i teraz są z pewnością powieści, takie głównie z gatunku powieści obyczajowo-społecznych. Pawła Berensewicza, Zuzanny Orlińskiej, Grzegorza Kazdepkego czy Katarzyny Ryrych. Druga grupa obejmuje przede wszystkim bardziej refleksyjną, bardziej skłaniającą do tego medytacyjnego stylu odbioru, literaturę, na którą składają się i baśnie Liliany Bardijewskiej czy Katarzyny Kotowskiej, ale i opowiadania i powieści Barbary Kosmowskiej, jak na przykład Czerwony Szalik. Arcyciekawym zjawiskiem, który myślę, że z punktu widzenia dydaktycznego ma ogromny potencjał, co zresztą się przekłada na moją wiedzę z i projektowania kształcenia, mają te biografie i nurt pisarstwa historycznego. Ja podaję tylko dwa nazwiska, ale on ma szerszą reprezentację. Anna Czerwińska-Rydel i Dorota Cąbrzyńska-Nogala. I dobrym tutaj rzeczywiście przykładem tego, że nie tylko w książce obrazkowej, ale też w książce literackiej mamy taką dbałość właśnie o każdy detal, o każdy szczegół, jeśli idzie o zarówno warstwę werbalną, jak i warstwę ikoniczną. Tutaj wyszłam co prawda od, przepraszam, powinien się ten slajd najpierw pojawić. Mamy tutaj przykład, myślę, interesujący i biografii, i książki historycznej w jednym,
w których mamy taki obrazkowo-słowny mariaż. Autorką tekstu jest Beata Ostrowicka, pisarka pochodząca z Krakowa i ilustratorka Jolanta Richter-Magnuszewska, które podjęły się arcytrudnego tematu pokazania historii Janusza Korczaka. Jaka jest taka historia, opowieść o Januszu Korczaku? To, co zwraca uwagę i pokazuje tę audiowizualność w dobrym tego słowa znaczeniu, to, że ilustratorka zdecydowała się użyć takiej synekdochy jako tropu modelującego wydarzenia. Ten trop pokazuje tutaj Państwu na załączonej ilustracji niebezpieczeństwo, jakie grozi Korczakowi i jego podopiecznym, zostaje jakby wyprowadzone poza kartkę. Dzieje się na jej obrzeżach. Na brzegach stronic widoczna jest dłoń nazisty, która skierowana jest w stronę chłopca, który widocznego tylko częściowo na przeciwległej stronicy. Znowu ten kawałek, fragment, jak Państwo widzicie nogi chłopca. Przedstawiona w geście jak do strzału i jednocześnie nakazująca wyjście, opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu. Ta finalna ilustracja łączy świat i zaświat de facto. Łączy te kolejowe mury, tutaj już tego, przepraszam, nie kolejowe tory, już tego tutaj Państwu nie pokazuję, ale mamy tutaj rzeczywiście ilustrację, która wspomaga podjęcie bardzo drażliwych, trudnych kwestii. O czytaniu ilustracji w pewnym takim sekwencyjno-narracyjnym ciągu decydują szczegóły, jak w tym przypadku ten wózek z zapakowanymi przedmiotami, czy dłoń skierowana do strzału. Interesujące rozwiązania pojawiają się we wszystkich, proszę Państwa, książkach z serii Wojny dorosłych, historie dzieci. To jest jedno z bardziej widocznych, ważniejszych wydarzeń literackich. Każdy kolejny tytuł to dobre nazwisko, dobry autor, jak na przykład Joanna Rusinek, ilustratorka, Michał Rusinek, autor, Paweł Berensewicz czy Joanna Papuzińska. Temat II wojny światowej uchwycony oczami dziecka zostaje tu podporządkowany takim kilku zasadom. Minimalizmowi kolorystycznemu z takimi barwnymi kontrastami. Mali bohaterowie, którzy są portretowani zwykle w niewielkich pomieszczeniach, bramach, miejscach schronienia. Zabieg ten często podkreśla taką potrzebę bezpieczeństwa dziecka. Sztuka ilustracji wspomaga zatem no właśnie taką transmisję wiedzy historycznej, nawet tej tak trudnej, jaką jest zagłada. To zjawisko, proszę Państwa, jakim jest seria Wojny dorosłych, historie dzieci, wydawana głównie przez łódzką oficynę wydawnictwa Literatura, uzupełniłabym o takie mikrohistorie z czasów zarazy, bardzo również starannie opracowane graficznie, czy przypadki takiej historii ratowniczej, jak mówi Ewa Domańska, przedstawiającą na przykład historię Niedźwiadka z książki Łukasza Wierzbickiego, który podczas II wojny światowej wraz z drugim korpusem przemierzał szlak bojowy od Iranu po Monte Cassino. Natomiast druga, ta z prawej, Barbary Gawryluk, przywołuje wydarzenie sprzed kilkunastu lat, tworząc taką legendę Joka, czarnego kundla, który stał się dla mieszkańców Krakowa symbolem psiej wierności, który zresztą po tragicznej śmierci swojego pana na moście grunwaldzkim tkwił tam przez wiele miesięcy, wzbudzał powszechne zainteresowanie i współczucie, a skutkiem tego zainteresowania stał się pomnik, który Dłuta Chromego, który stoi nad Wisłą. Tego typu, proszę Państwa, dzieła rzeczywiście cechuje taka dbałość o nie patowanie brutalnymi scenami, dbałość o to, by ilustracja dopowiadała trudne do wyartykułowania tematy. No i właśnie ta próba zbeletryzowania biografii wybitnych jednostek dostosowanych do percepcji
do percepcji dziecka, jak to się dzieje w przypadku biografii pióra Anny Czerwińskiej-Rydel, jak choćby Ziuk, opowieść o Józefie Piłsudskim. Przechodząc, proszę Państwa, do podsumowania, to trzeba stwierdzić, że ta nowoczesna literatura polska dla dzieci wpisuje się w tendencję współczesnej kultury, co skutkuje rozwojem książki obrazkowej, takiej ikonotekstowej, co z kolei współgra z takim światowym trendem w piśmiennictwie dla młodych adresatów. Ponadto twórcy starają się docierać do odbiorców wielokanałowo, przez obraz, słowo, a nawet dźwięk, czy ruchomy obraz, jeśli książka ma jakiś book trailer w sieci. Ponadto współczesna kultura stawia na wielostronną aktywność dziecka, dziecka, młodego człowieka, który bywa włączany w ten proces twórczy, ma coś dopowiedzieć, dopisać, domalować, jeśli to są takie interaktywne książki, których jest miejsce na jego ilustracje. Jest to też, proszę Państwa, jest to też ciekawe pod względem takiego znaku czasu, że większość tych tytułów przedstawionych w dzisiejszym wykładzie, większości twórców zależy na przyciągnięcie także dorosłego czytelnika. A blogi i fora internetowe, których z przyczyn braku czasu nie omówiłam w sposób dostateczny, są też dowodem na to, że coraz bardziej, nie tylko zawodowo, dorośli czytają i interesują się literaturą dziecięco-młodzieżową w Polsce. Nowy kształt książki prowokuje również pytanie, proszę Państwa, o granice literatury, które podobnie jak w przypadku literatury dla dorosłych ulegają przesunięciu. I to pytanie, czy dzisiaj słowa Marcela Prusta czy Joanny Kulmowej nie należałoby dzisiaj zmodyfikować, trochę mimo wszystko zreinterpretować, uwzględniając nie tylko to słowo słyszane, ale również obraz, który często z tym słowem współgra. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Poniżej znajdziecie Państwo bibliografię, z której korzystałam. Będę też wdzięczna za pytania, które prosiłabym o umieszczenie na czacie. Spróbuję na nie odpowiedzieć albo w formie również takiej formie interaktywnej, albo też w trakcie kolejnego drugiego wykładu, na który już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia podczas następnego wykładu.